Witamy w nowym odcinku. Cześć. Wita rodzina Tytusińskich. W końcu, po długich przebojach, udało nam się dotrzeć do piesków, którym pomagamy już od jakiegoś czasu. Wspominaliśmy o tych pieskach, zostało ich znalezione 40. Było trochę problemów z pieskami, miały wirusa, miały kwarantannę, później miały leczone łapki, bo jacyś debile z procy strzelali i poranili łapki tym pieskom. Także było troszeczkę przebojów, ale w końcu jesteśmy. Za pół godziny zaczyna się karmienie. No to co, chodźcie z nami! A szukając piesków, trafiliśmy do takiego klasztoru mnichów, w którym chodzą sobie różne zwierzątka. Tutaj taki piękny paw. W ogóle się trochę wystraszyłam, dlatego że patrzę, a nagle z drzewa wylatuje ten ptak. Tutaj mnisi. Tutaj jest klasztor. Też zobaczcie, jak ładnie wygląda. A tutaj kurki. Zaraz podejdziemy bliżej. Bardzo możliwe, że to tutaj będą te nasze pieski. Że tu jest miejsce, gdzie mogli je ulokować, bo ich jest dość dużo. Czekają na adopcję. Ale to wiadomo, znaleźć tyle ludzi chętnych do adopcji to też nie jest tak łatwo. Więc gdzieś pieski muszą spać. O, tu jak ogonkiem macha, fajnie. O, i kolejne pawie. Zobaczcie. A tu Mister Kogut. Szef. Szefów. Nawet trzy. Cała mafia idzie. Jeden kogut jest na drzewie. Nie wiedziałem, że koguty chodzą po drzewach. Nie wiem, jak go widać, ale jest tam między liśćmi. Nawet go słychać. No i tak wygląda cały teren. Tam są dwa pieski, więc wydaje nam się, że to będzie tam, bardzo możliwe. Ale idziemy, poczekamy na panią, bo ma 15 minut do nas, także za moment powinna być. A jeszcze przyjdziemy się tam, zobaczymy jakieś fajne klimaty, jak mamy czas. No i popatrzcie, ta zieleń wszędzie jest po prostu przepiękna. Ale są tu możliwości do takiego rośnięcia. Intensywnie pada, mocno świeci słońce. Stąd te roślinki są takie piękne i kolorystycznie bardzo intensywne. W środku jest jakaś modlitwa, także nie będę się pchał tam, ale może chociaż tak zobaczymy, jak to wygląda. Tu się buciki zostawia, więc ja nie będę wchodził. Okej, siedzą mnisi. Jest takie miejsce do modlenia się. Są dziewczyny. To dziewczyny do piesków pojadą z panią skuterkiem. Jak tam dziewczyny? Dobrze, czekamy na tatę. No i jesteśmy u naszych piesków, kochany. Patrzcie, jak temu łapkę skrzywdziły skurczybyki.
Po prostu nie mogę. Jakie jesteście śliczne! Ej! Ej! Cześć! Chodźcie do góry, zobaczymy. Ale ekipa tutaj jest, słuchajcie. I to są te pieski, one już są troszeczkę większe. Jak zobaczyliśmy ten post pani Soni, to nie zastanawialiśmy się dwa razy. Postanowiliśmy chociaż w taki sposób wesprzeć, że... Żeby wesprzeć chociaż jedzonkiem, ale no są prześliczne. Są to labradorki. A tutaj na górze wchodzimy. Tu będzie ich chyba, tu będą szczeniaczki. Patrzcie, jak tu w ogóle fajnie, zieloniutko. Ja to jestem zakochany w tym kolorze. Good afternoon, hello. Hello. Mordy śliczne, nie bój się. Wszystkie jakie szczęśliwe ogonkami machają. Mordki śliczne. No pierwszy raz nas widzą. Tak, zostały skrzywdzone, więc troszeczkę mają pewnie do... Forty dogs. I will give to this small dog. Yeah, have small. When I'm on the way. Yeah, 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 yeah. Animal, animal, animal. You have dog in your house. Animal. Tam są kolejne. Słuchajcie. Tu wszędzie są pieski, po prostu. Teraz jest ich pora karmienia. Dziewczynki je karmią. Mają tutaj tak naprawdę raj. Ja chciałam od pani wziąć, żeby nakarmić pieska, to jest wątróbka. Słuchajcie. Wątróbka. Super jedzonko dostają. Patrz, jak jeszcze nie jest. Cześć! Cześć, łobuziaki! One nam uciekają. Już jest sama góra? A tu zobaczcie, jaki piękny bananowiec. I ta zieleń to po prostu powala. Idź jak po schodach. O, mordki śliczne. Tutaj z mamusią. Te pieski naprawdę potrzebują pomocy. Niektóre są trochę wychudzone, a one też są trochę nieufne, bo pewnie ludzie na nie polowali albo coś, jakby nie miały domku. I też pieski niektóre uciekają, jak widać. Ten piesek jest trochę spłoszony, ale... Ale potrzebuje czułości, no. Te niektóre pieski, najbardziej się dają głaskać pieski takie czarne. I jeden piesek,
który nie ma połowy łapki z przedniej, też się najbardziej daje głaskać, najbardziej lubi ludzi, liże, przytula się, więc super. A ten jest najmniejszy. Najmniejszy z wszystkich. A to jest mój przyjaciel. Nazwałam go Benek. Ale jest przysłodki, no szczurek taki. To jest, nie, to jest ten z łapką. Ale jest drugi bez łapki, taki sam. Co i tutaj? Jesteś, idzie za nami, babcia. Nie. Babcia? Babcia, idzie mama za tobą. Chodź, nie, ja mogę z chęcią wzięła ze sobą. Patrzcie, jak ona się już, on się już do mnie przytulił. Ale niestety nie możemy, mamy już Tajkę. No, więc niestety, ale fajnie się pomaga takim pieskom. Naprawdę potrzebowałam tego. One są słodziakami i potrzebują miłości. A to jest... polubiłeś Maję, nie? No, a to jest najmniejszy. Nie wiem, czy właśnie się na mnie nie posikał. No. Niestety, maluchu, musimy się pożegnać. Leć, do domku wlecaj. Przyjedziemy jeszcze do was. Kopamy. Bye bye! Jaki mały, Boże, to jest najmniejszy. Jakie uchy. To tak jak mogliście zobaczyć, jest tu dużo potrzebujących piesków, którym ci ludzie pomagają bezinteresownie. Tutaj jest 40, jeszcze w fundacji jest kolejnych 10. My im pomagamy, jak tylko potrafimy. Będziemy chcieli stworzyć zbiórkę, o której już wspominałem, żeby wesprzeć te... Może ktoś będzie miał grosza, może ktoś będzie chciał pomóc, wesprzeć to. Będziemy wdzięczni, jeśli nie, no to nic się nie dzieje. Żyjemy dalej. Naprawdę są potrzebujące, jeszcze bez tych łapek, z uszkodzonymi łapkami, skrzywdzone przez ludzi, także, a wszystkie przyjacielskie, machające ogonkami, no, no śliczne po prostu. My jedziemy dalej, miłego oglądania, mamy nadzieję, że ktoś z was się przyłączy do zbiórki i pomoże tym biednym pieskom. Ja pozdrawiam. Było na tyle w tym odcinku. Dzisiaj poruszyliśmy taki poważniejszy temat, taki problem, który występuje tutaj w Tajlandii. Bezdomność psiaków. Dla nas to jest przyjemność im pomóc, bo ja i Maja i również tata i mama kochamy pieski i wszystkie zwierzęta. Tak. Ja zawsze też chciałam bardzo pomóc zwierzaczkom, też to mówiłam na innych odcinkach. Tata też o tym wiedział, bo nawet w Polsce go prosiłam dużo razy, żeby pomóc jakimś zwierzaczkom. Także mega się cieszę, że to się udało. Kończymy. Zapraszamy do oglądania odcinka. Zuzia, masz coś do powiedzenia? Nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczkiem i łapce w górze. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa. Widzimy się. Pa, pa. Żegnamy was pa. Z tej urokliwej plaży Kamala Beach. Pozdrowionka. Pozdro. Pozdro. Pozdro.